sobotę, 17 września, przy ulicy Kowalskiej w Opolu zainaugurowano sezon pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Miejscowa gwardia podejmowała drużynę ASPR Zawadzkie. Spotkanie, określane derbami opolszczyzny, od lat elektryzuje kibiców oraz zawodników obu ekip. Trenerzy, gospodarzy oraz gości mobilizowali swoich podopiecznych, którzy walczyli o pierwsze ligowe punkty w sezonie 2011-2012. Już od początku meczu niesamowitymi interwencjami popisywali się bramkarze po obu stronach. Tomasz Wasilewicz, broniący w drużynie gości, oraz Łukasz Romatowski między słupkami opolskiej gwardii, który jeszcze rok temu bronił barw ASPR-u. Pierwsza bramka padła dopiero w czwartej minucie z rzutu karnego, po wcześniejszej akcji gospodarzy Michała Piecha oraz Oskara Sierpiny. Egzekutorem siódemki był Paweł Swat, były skrzydłowy ASPR Zawadzkie. Jak na prawdziwe derby przystało, gra była momentami ostra. Nie brakowało walki, przede wszystkim w obronie. Kontra, jedna z najsilniejszych broni gwardzistów, była jednym z elementów powiększenia przewagi nad przeciwnikiem. Autorem tych wspaniałych, szybkich ataków był Wojciech Knop, zdobywca 5 bramek. Ze zwycięstwa jestem bardzo zadowolony z drużyny, także z siebie troszkę mniej, początek troszkę nie wyszedł. Niemniej jednak ważne, że na końcu okazało zwycięstwo spokojne, mam nadzieję przekonujące. Potrzebujemy czasu, czas na pewno pomoże całej drużynie się zgrać. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Póki co po tym meczu możemy być raczej optymistycznie nastawieni, aczkolwiek jest taki umiarkowany optymizm. No bo to dopiero pierwszy mecz. Przed zakończeniem pierwszej połowy bardzo ładną akcją popisał się nasz rozgrywający Michał Piech. Przechwycił piłkę i biegnąc sam na sam nie dał bramkarzowi szans, wkręcając piłkę do siatki rywala. Druga połowa spotkania to już spokojne kontrolowanie gry przez gwardię. Niezawodne kontry Knopa. Interwencje Donosewicza. Oraz pokazowe zagrania Barana i Prokopa pokazały, że to Opole zainkasuje 2 punkty, a trenerzy Marek Jagielski i Henryk Zajączkowski mogą być optymistycznie nastawieni przed kolejnymi meczami. Najlepszym strzelcem opolskiej gwardii był Paweł Swat, zdobywca 7 bramek. Po zawodach 25-latek był bardzo zadowolony. Zagrać gwardii było naprawdę fajnie i sympatycznie, zwłaszcza, że dzisiaj kibice dopisali. No i jak w każdym zespole fajnie zacząć sezon od zwycięstwa, zwłaszcza tak wysokiego. Grałem przeciwko swojemu byłemu klubowi. No i myślę, że pokazałem się z dobrej strony kibicom w Opolu. Te 4 rzuty pierwsze pokazały, że może być ciężko, no ale potrafiliśmy się jakoś odrodzić i już później Wojtuś pokazał, że potrafi swoje rzucić. No i tak jak każdy włożył tę cegiełkę, żeby to zwycięstwo było. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Pierwszy mecz zawsze jest wielką niewiadomą. Jeszcze na początek derby, także 12 bramek do przodu, myślę, że bardzo fajna sprawa. Następne ligowe zmagania już 24 września. Gwardia podejmie u siebie zespół AZS AWF Biała Podlaska. Serdecznie zapraszamy.